Znasz takie powiedzenie niezbędne do życia jak tlen. Dziś zastanowimy się nie tylko nad tym, do czego ten tlen jest tam tak naprawdę potrzebny, ale przede wszystkim nad tym, jaką drogę musi przebyć, żeby dotrzeć do każdej, nawet najmniejszej komórki naszego organizmu. Już sam fakt, że wykorzystujemy tlen w naszym metabolizmie jest czymś niezwykłym, dlatego że przecież istnieje bardzo, bardzo wiele organizmów żywych, które tlenu w ogóle nie wykorzystują, organizmów beztlenowych, takich, które radzą sobie nawet lepiej w środowisku, które jest tlenu pozbawione. A po drugie, tlen jest pierwiastkiem bardzo wysoce toksycznym. W naszych komórkach, które korzystają z tlenu, powstają produkty przemiany materii, tak zwane reaktywne formy tlenu, czasem nazywane wolnymi rodnikami, które są bardzo szkodliwe i mogą powodować różnego rodzaju problemy w naszych komórkach, na przykład takie jak uszkodzenia w naszym DNA. Trzeba jednak wiedzieć i zawsze pamiętać, że ewolucja pchnęła nasz gatunek na taką drogę, w której tlen jest absolutnie niezbędny do tego, żeby żyć. Zachodzi więc pytanie, po co tak naprawdę jest nam tlen? Po dzisiejszym filmie powinieneś zapamiętać nie tylko to, w jaki sposób tlen dostaje się do każdej komórki naszego ciała, ale przede wszystkim to, że jest on niezbędny, aby to, co jesz. Pokarm, którym się żywisz, przemieniać w energię. Dzieje się to oczywiście w naszych komórkach i poświęcimy temu zupełnie inne filmy. Natomiast pamiętaj, że to, do czego on jest niezbędny, to jest to, żebyś pokarm mógł przekształcić na takie cząsteczki, które dostarczają naszemu organizmowi energii. No dobrze, teraz, kiedy wiemy już po co, zaczniemy się zastanawiać nad tym, jak. Najważniejszym organem w dostarczaniu tlenu naszemu organizmowi są płuca. Tutaj masz ich rysunek. Jak widzisz, składają się one z takich poszczególnych płatów. W ogóle ten rysunek jest tak skonstruowany, że płuca są na nim niejako przecięte, tak żebyś widział, co znajduje się w ich wnętrzu. Za chwilę będziemy to omawiać w sposób bardziej szczegółowy. No ale zanim powietrze dotrze do płuc, musi pokonać dosyć długą drogę. Jak wiesz, możemy wdychać powietrze nosem albo ustami. Jeżeli wdychamy nosem, to powietrze dostaje się do jamy nosowej. Jeżeli ustami, to dostaje się do jamy ustnej. Te dwie drogi, którymi powietrze może dostać się do środka naszego organizmu, tak czy siak Łączą się potem w gardle, które znajduje się tutaj. Z gardła powietrze przedostaje się do krtani, która jest jednocześnie narządem, w którym wytwarzany jest nasz głos. Wiesz na pewno, że bardzo blisko krtani znajduje się także przełyk. Czyli ta droga, którą z naszego gardła pokarm przedostaje się niżej do naszego żołądka i dalszych dróg pokarmowych. Dlatego czasem zdarza się, że kiedy się zakrztusimy, coś wpadnie nam, mówiąc przysłowiowo, nie w tę dziurę, w którą powinno, i to jest właśnie ta sytuacja, w której zamiast do przełyku nasze jedzenie wpada po prostu do dróg oddechowych. Kiedy powietrze przedostanie się już przez gardło i znajdującą się tutaj krtań, wpada do tchawicy. Tchawica to jest taka rurka, zaznaczy jej brzegi kolorem różowym. Ta tchawica musi być specjalnie usztywniona i faktycznie tkanka na jej zewnętrzu jest bardzo mocna, dlatego że tchawica intensywnie pracuje przy oddychaniu. No i tak jak każda rurka mogłaby się po prostu połamać, gdyby nie było, było odpowiedniego usztywnienia z obydwu jej stron, a właściwie naokoło, dlatego że w przekroju jest ona po prostu kołem. Dalej tchawica przekształca się na tym poziomie. Tutaj, w oskrzela. Oskrzela to nic innego jak po prostu takie rurki, które powietrze, transportowane z tchawicy, dalej będą transportowały do płuc. No i teraz oskrzela zaczynają się rozgałęziać, i rozgałęziać, i rozgałęziać. Te najmniejsze rureczki na samym końcu tego drzewka oskrzelowego nazywamy oskrzelikami, ale po drodze mamy oskrzela pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. Oskrzeliki natomiast, które możemy sobie symbolicznie o, narysować tutaj jako takie cieniutkie, cieniusieńkie, cieniusieńkie rureczki wchodzą do pęcherzyków płucnych. Pęcherzyki płucne którym przyjrzymy się za chwilę, stanowią właściwą powierzchnię tego, co nazywamy płucami. To są takie małe jamki, którym przyjrzymy się za chwilę dokładniej, wyglądające może troszeczkę jak winogrona, które stanowią tę faktyczną powierzchnię, w którą zbierane jest powietrze. Tutaj wkleiłam dla Ciebie zdjęcie spod mikroskopu, które pokazuje przekrój, Takiego oskrzelika. Zobacz, jak on wygląda. Tutaj jest jego światło, czyli po prostu tutaj, o, w środku, będzie się znajdowało powietrze. Tędy będzie płynęło powietrze. Oskrzelik zbudowany jest z takiego na Nabłonka, widzisz go tutaj, o, zaznaczonego na bardziej fioletowo, jak widzisz przypomina troszeczkę taki pofałdowany pierścionek, ale to co jest najbardziej interesujące na tym zdjęciu jest widoczne tutaj, widzisz to może jako taką obrączkę naokoło światła tego oskrzelika, to jest nic innego jak mięsień, jak wiesz, oddychamy mimowolnie. Nie kontrolujemy zupełnie tego procesu. Robią to za nas mięśnie gładkie, mięśnie gładkie w naszym organizmie zazwyczaj nie mogą być przez nas kontrolowane. To, co kontrolujemy, na przykład w naszych dłoniach czy nogach, to są mięśnie poprzecznie prążkowane. Natomiast nasze narządy są Omięśnione w ten sposób, który nie jest świadomie przez nas kontrolowany, tylko po prostu takie oskrzeliki są zaciskane i rozluźniane przez mięśnie gładkie, nad którymi nie posiadamy kontroli. Kolejnym bardzo ważnym mięśniem, nad którym nie posiadamy kontroli, a który jest dla odmiany poprzecznie prążkowany, jest nasza przepona, znajdująca się tutaj pod naszymi płucami. To jest taki mięsień, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej i decyduje o tym, kiedy robimy wdech, a kiedy robimy wydech. Tak jak powiedziałam, nie kontrolujemy bezpośrednio przepony, ale dzięki innym mięśniom mogą być jej ruchy przez nas modyfikowane, na przykład wtedy, kiedy śpiewamy. To, co ważne, to to, że kiedy przepona idzie do góry, to miejsca na płuca jest zdecydowanie mniej i powietrze jest wypychane do góry, czyli po prostu robimy wtedy wydech. Natomiast kiedy przepona idzie w dół, narysujemy to drugim kolorem, dra odróżnienia, kiedy robi się taka bardziej płaska, to nagle miejsca w klatce piersiowej robi się więcej i wtedy mamy do czynienia z wdechem. Tak więc przepona jest bardzo ważnym mięśniem, który decyduje o ruchu klatki piersiowej, a przez to decyduje o tym, jak duże jest miejsca, w które będziemy mogli. Nabrać powietrza. Płuca w ogóle potrafią zebrać w sobie do około 5 litrów powietrza, to jest bardzo, bardzo dużo. Drugim interesującym faktem jest to, że między powietrzem, które wdychamy, a powietrzem, które wydychamy, jest bardzo niewielka różnica pod względem zawartości tlenu. W ogóle tlenu w powietrzu, które jest w atmosferze ziemskiej, jest około 1,5, 20 dokładnie 1%, jeżeli chodzi o powietrze, które wdychamy. Natomiast w powietrzu, które wydychamy, tlenu jest niewiele mniej, bo 17%, czyli jedynie jest 4% różnicy pomiędzy zawartością tlenu w powietrzu wdychanym a wydychanym. Czyli tak naprawdę nie cały tlen, który jest wdychany do naszych płuc, jest przez nas wykorzystywany. Dzięki temu możemy pozostać pewien czas na bezdechu i mimo to, że nie bierzemy nowych wdechów. To dalej tlen jest dostarczany do różnych komórek w naszym organizmie, co najważniejsze do naszego mózgu. No dobrze, teraz kiedy już wiemy, w jaki sposób powietrze dostaje się do naszego ciała, pora, żebyśmy zastanowili się nad tym, w jaki sposób przedostaje się do każdej komórki w naszym organizmie. Dzieje się to przez Pęcherzyki płucne, a właściwie w pęcherzykach płucnych i poprzez procesy, które w nich zachodzą. Wspomniałam Ci już, że pęcherzyki płucne to są te takie gronka znajdujące się na końcu rozgałęzionych przewodzików, którymi przedostaje się powietrze. Każde takie grono jest nazywane właśnie pęcherzykiem płucnym. Ciekawostką jest to, że ścianka pęcherzyka płucnego, narysujmy ją sobie tutaj, zawsze jest wspólna dla dwóch sąsiadujących ze sobą pęcherzyków. Cechą wspólną pęcherzyków jest również to, że wszystkie zbudowane są one z tkanki nabłonkowej i to takiej, która ma tylko jedną warstwę. Ta tkanka nabłonkowa musi być taka cieniutka, ponieważ super jest ważne, żeby tlen, który znajduje się tutaj, o zaznaczony przez te strzałeczki tutaj w środku, mógł się łatwo przedostać do krwiobiegu. Wszystkie pęcherzyki płucne są bardzo mocno ukrwione, one są tutaj opakowane całą siecią naczyń krwionośnych, jak widzisz i to właśnie na pograniczu tego, co się dzieje między tkanką nabłonkową, która tworzy pęcherzyki płucne, a naczyniami krwionośnymi, które na tym etapie nazywamy włośniczkami albo kapilarami, bo one są takie strasznie, strasznie cieniutkie, odbywa się tak zwana wymiana gazowa. Tutaj tlen jest pobierany do krwi, a oddawany jest dwutlenek węgla, zebrany z organizmu jako produkt przemiany materii. Ale przyjrzyjmy się temu wszystkiemu bardziej po kolei. Wiemy już, że te kuleczki to są pęcherzyki płucne. O, oznaczymy je sobie w taki sposób. Wiemy już, że są zbudowane z bardzo, bardzo cieniusienkiej warstwy komórek. Oprócz tych komórek które nazywamy pneumocytami, mamy także w płucach komórki odpowiedzialne za wytwarzanie tak zwanego surfaktantu, czyli takiej substancji, która zapobiega zapadaniu się pęcherzyków płucnych. To ma po prostu Ośluziać wszystko to, co się tutaj znajduje, po to, żeby to się wszystko ze sobą nie skleiło w środku i żeby się po prostu nie zapadło. W płucach występują też inne komórki, np. makrofagi, które, jeżeli oglądałeś filmy dotyczące układu odpornościowego, bardzo dobrze już znasz, ale najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że pecherzyki płucne składają się z pneumocytów, które tworzą bardzo, bardzo cieniutką warstewkę. Wiemy już, jak wyglądają mniej więcej pęcherzyki płucne? Zastanówmy się teraz, jak tak dużo tlenu, który zużywa nasz organizm, może być pobierane przez takie, jakby nie było niewielkie płuca. Wspomniałam Ci, że płuca są w stanie pobrać na raz nawet 5 litrów objętości powietrza. Dzieje się tak dlatego, że pęcherzyków płucnych jest w naszym organizmie strasznie, strasznie dużo. Mimo, że są maleńkie, dlatego, że mają mniej niż 1 mm, najmniejsze z nich mają około 1 dziesiątej, może 15% mm, to jest ich strasznie, strasznie dużo. Mówi się, że może być ich nawet 300 do 500 milionów i jakby je wszystkie rozłożyć na powierzchnię płaską, to w płucach największych rozmiarowo ludzi miałyby one wszystkie około 90 metrów kwadratowych czyli jakaś wielka, wielka, ogromna płachta i właśnie dlatego, że tworzą one tak ogromną przestrzeń, na której wymiana gazowa może zachodzić, to możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć taki, jakby nie było, całkiem niewielki narząd upakowany w naszej klatce piersiowej, bo dysponujemy tak naprawdę aż 90 metrami kwadratowymi powierzchni, przez którą może zachodzić wymiana gazowa w naszym organizmie. Jeszcze jedną bardzo ważną kwestią jest to, w jaki sposób tak naprawdę zachodzi wymiana gazowa pomiędzy pęcherzykami płucnymi a włośniczkami, które je tutaj bardzo ścisło oplatają. Widzisz na pewno, że naczynia krwionośne narysowane są tutaj na dwa kolory. Tradycyjnie krew natlenowana, czyli taka, która jest pełna tlenu, rysowana jest zawsze na kolor czerwony, a ta, która jest odtlenowana, na kolor niebieski. Zazwyczaj w naszym organizmie przyjmuje się, że to żyłami płynie krew odtlenowana, a tętnicami krew natlenowana. I tak faktycznie jest w większości przypadków, to znaczy w większości naszego organizmu. To tętnice, czyli takie przewody krwionośne, które wychodzą z serca. Może sobie to narysujemy. Narysujemy sobie tutaj symbolicznie serce. O, proszę bardzo. I te naczynia krwionośne, które będą z niego wychodzić na zewnątrz, to są tętnice. Zwykle to właśnie tętnicami płynie krew, która jest pełna tlenu. Natomiast naczynia, które do serca są kierowane, nazywamy żyłami. I zazwyczaj to właśnie żyły niosą ze sobą krew, która jest już tlenu. Pozbawiona, czyli jak mówimy, odtlenowana. Wyjątkiem jest natomiast to, co dzieje się w płucach. Nazywamy to tak zwanym małym obiegiem. Chodzi o to, że krew, która wychodzi z serca i jest tlenu pozbawiona, natomiast pełna dwutlenku węgla, idzie do płuc po to, żeby ten tlen tam pozyskać, a zostawić tam dwutlenek węgla. Wraca wtedy z powrotem do serca i dopiero stamtąd roznoszona jest na cały organizm. Dlatego właśnie mówimy, że to jest mały obieg, bo chodzi tylko i wyłącznie o to, co dzieje się tutaj, na linii serce i płuca. Więc krew wychodzi z serca, pełna jest wtedy dwutlenku węgla i zupełnie pozbawiona tlenu, z racji, że wychodzi z serca, to wychodzi właśnie tętnicą. I mimo, że jest pozbawiona tlenu, to płynie tętnicą. To jest właśnie ten wyjątkowy przypadek w naszym organizmie, kiedy tętnica, czyli naczynie krwionośne wychodzące z naszego serca, niesie krew pozbawioną tlenu i pełną dwutlenku węgla. No i tak jak powiedziałam wcześniej, z tej tętniczki, o narysujemy sobie to tutaj, ta krew, która jest odtlenowana, Znajduje się teraz na granicy pęcherzyków płucnych. Tutaj wychodzi, zachodzi wymiana gazowa, oddawany jest dwutlenek węgla, pobierany jest natomiast tlen. Jak się to dzieje, to będziemy mówić dużo bardziej szczegółowo w odcinku o hemoglobinie. I wtedy przedostaje się do żył, które oczywiście łączą się tutaj gdzieś na końcu. Znajdują się bardzo bliziutko siebie, te malutkie, włośniczkowate żyłki i tętniczki. I tym razem w tej wyjątkowej sytuacji ta natlenowana krew żyłą wraca z powrotem do serca. I w ten sposób zamyka się mały obieg. To znaczy, z serca wychodzi krew nienatlenowana poprzez tętnicę. Ta tętnica niesie ją aż do najmniejszej drobniutkiej kapilary, do płuc. W, płuc, w płucach następuje wymiana gazowa, zostawiany jest dwutlenek węgla. Pobierany jest tlen, i z powrotem wyjątkowo żyłą, natlenowana krew płynie z powrotem do serca. I dopiero stąd z serca na cały organizm w tak zwanym dużym obiegu roznoszony jest tlen, a z powrotem zbierany dwutlenek węgla. Tak więc warto pamiętać, że między płucami a sercem dzieje się coś niezwykłego pod tym względem, że to tętnicą płynie krew, która jest tlenu pozbawiona, a żyłą krew, która jest pełna tlenu i dopiero wtedy poprzez ten transport do serca roznoszony jest dalej tlen w układzie krwionośnym na cały nasz organizm. Na koniec naszego dzisiejszego odcinka powtórzę kilka rzeczy, które byłoby super, gdybyś zapamiętał po jego obejrzeniu. Po pierwsze to, że tlen jest potrzebny do tego, żeby pokarm zamienić w naszym organizmie w energię. Po drugie, że płuca zbudowane są z tak naprawdę ogromnej powierzchni nabłonka, z komórek, które nazywamy pneumocytami i które tworzą cieniutką warstewkę na granicy, której zachodzi wymiana gazowa, dzięki temu, że są. Nasze pęcherzyki płucne ciaśniusieńko oplecione naczyniami krwionośnymi. Ostatnią rzeczą, którą warto zapamiętać jest to, że między płucami a sercem funkcjonuje tak zwany mały obieg krwionośny, który ogranicza wymianę krwi tylko do właśnie krwi płynącej z serca do płuc i z powrotem z płuc do serca. I że jest to przypadek szczególny, dlatego że w małym obiegu tętnicą. Płynie krew, która jest tlenu pozbawiona, a żyłą do serca wraca krew natlenowana. Do usłyszenia następnym razem.